już mamy połączenie z naszym pierwszym gościem, Jakub Stasiak, korespondent wojenny, wolontariusz, który przebywa obecnie, no właśnie, gdzie? Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, w Kramatorsku. Obecnie w Kramatorsku. Zanim opowiemy o tym, jak wygląda sytuacja, jakie informacje płyną do Pana z frontu, to porozmawiajmy o tym, że pod Soledarem, w obwodzie donieckim, to jest wschód Ukrainy, gdzie toczą się bardzo ciężkie walki. Zaginęło dwóch obywateli brytyjskich, to wolontariusze organizacji pomocowych. Co wiemy o tej sprawie? Tak, zgadza się. Przed paroma dniami doszły nas właśnie słuchy o tym, że Chris i Andrew nie dotarli pod jeden z adresów w Soledarze właśnie, gdzie mieli przeprowadzić ewakuację. Ta informacja pochodzi od żołnierzy i generalnie cały szkopuł polega na tym, że właśnie tego dnia front w Soledarze się ruszył pierwszy raz od wielu miesięcy na taką skalę. Rosjanie uderzyli z dużym natężeniem. Walki przeniosły się ze wschodniej części miasta do samego jego centrum. Mówiono o tym, że Ukraińcy wycofali się z miasta. Później z kolei poszedł kontratak ze strony ukraińskiej. Aż w końcu wczoraj ponownie Rosjanie przycisnęli i w tym momencie mówi się o tym, że ten front faktycznie ma szansę, czy też, że istnieje ryzyko, że pierwszy raz od wielu miesięcy dochodzi do przełamania linii obrony Ukrainy. I właśnie dwaj wolontariusze mieli o tyle pecha, że tego dnia ruszyli na ewakuację. Od tamtej pory to są już 4 dni, nie było od nich żadnego sygnału. Najlepsze, czy właściwie najbardziej w tym momencie optymistyczne scenariusze zakładają, że być może zostali po prostu uprowadzeni przez Rosjan. Ich znajomi pytają innych wolontariuszy z kolei o to, żeby ci rozglądali się jeżdżąc po terenie, ale jest to oczywiście ekstremalnie ciężkie, zważywszy na właśnie ruchy wojsk rosyjskich. Bo jak pan wspomniał, tam toczą się bardzo ciężkie walki. Być może dojdzie do tego przełamania. No i pytanie w takim razie właśnie o ich los. W jednym z tych scenariuszy mogą być oni po prostu więzieni teraz przez rosyjskich żołnierzy, ale pamiętam, że jakiś czas temu na antenie Radia Wnet opowiadał pan naszym słuchaczom taką historię właśnie o jednym z też wolontariuszy, który został uwięziony przez rosyjskich żołnierzy. Tak, zgadza się. Sytuacja była o tyle wtedy prostsza, że był to obwód Ługański. Tam było trochę mniej w danym okresie napięć, więc ostatecznie tej dwójce, która została wtedy pojmana, udało się uciec. W tym przypadku, tak jak mówię, jest to wróżenie z fusów. Wszyscy wolontariusze, zwłaszcza że jeszcze parę dni temu, właściwie tego samego dnia, to jest 4 dni temu, doszło też do wypadku z udziałem dwóch polskich wolontariuszy, w rezultacie czego jedna z tych osób miała niestety amputowaną nogę. Więc ci wolontariusze są w tym momencie trochę na świeczniku. Wszyscy obawiają się tego, w jaki sposób podchodzić właśnie do tych działań, kiedy front jest dynamiczny, ostrzały są intensywne i w każdym momencie istnieje ryzyko, że w tych właśnie rejonach, to jest Soledar, Bachmut, wojska rosyjskie są w stanie właśnie z dnia na dzień właściwie doprowadzić do takiej sytuacji, że są w stanie się pierwszy raz od dawna, bo też warto podkreślić, że ten front był bardzo ostateczny w ostatnim czasie. W tym momencie właśnie tak na północ od Bachmutu chociażby, jak i właśnie w Soledarze, Rosjanie zmienili taktykę. Dochodzi do desperackich ataków, więc w tym momencie, trochę nawiązując do tych ewakuacji, które przeprowadzamy, istnieje duże ryzyko, że właśnie w trakcie przeprowadzania tych akcji natrafi się po prostu na te oddziały. Jako że właśnie sytuacja zmienia się z godziny na godzinę. Ataki są desperackie, a ostrzały właśnie intensywne, więc tak jak mówię, bardzo to komplikuje działania tutaj na miejscu. Czyli sytuacja jest ekstremalnie napięta, ekstremalnie trudna. Jeżeli chodzi o Kramatorsk, gdzie obecnie pan przebywa, to w niedzielę, bodajże w niedzielę, rosyjskie Ministerstwo Obrony informowało o tym, że przeprowadziło tam ataki, w których zginęło 600 ukraińskich żołnierzy. Czy pan może powiedzieć coś na ten temat? Czy są jakieś komentarze? No bo wiemy, że Ukraina przekazała, że te doniesienia to po prostu kłamstwo. Tak, słyszałem te doniesienia, jeżeli chodzi o praktyczny aspekt. Dzień później
Praktycznie cały dzień spędziłem z żołnierzami kilku różnych brygad. Wszyscy zgodnie twierdzą, że tak naprawdę jest to po prostu fake news. My widzieliśmy, gdzie te rakiety uderzyły, widzieliśmy te skutki. Prawda jest taka, że no, po prostu nie miało prawa dojść do takiej skali. To jest 600 żołnierzy, to jest naprawdę olbrzymia operacja, żeby móc uderzyć w miejsce, w którym akurat aż tyle ludzi się znajduje, militarnych, więc tak, tego rodzaju twierdzenia należy włożyć między bajki. Faktem jest, że w ostatnich dniach Kramatorsk bardzo regularnie jest właśnie atakowany. Z reguły około połowa tych rakiet, która jest wymierzana w Kramatorsk, zostaje zestrzelona. Natomiast syreny załączają się co kilka godzin. I w większości tych przypadków całe szczęście obywa się bez ofiar. Szczęśliwie. Raz, że miasto jest nie do końca obecnie, czy może inaczej, jest dość mocno wyludnione. Faktem jest, że po prostu stanowi swego rodzaju bazę wypadową, raz dla wolontariuszy, dwa dla wojska, które rotuje w tym regionie. Przypomnę, 50 minut do Bachmutu, Soledaru, więc ci, którzy chcą odpocząć, ci, którzy po prostu dostają czas wolny, jadą do tego Kramatorska. Natomiast tak, żeby móc faktycznie doprowadzić do ataku, w którym zginie aż tylu żołnierzy, trzeba po prostu mieć raz, niesamowicie dobry wywiad, dwa, olbrzymią dozę szczęścia i czego by nie mówić, w obu przypadkach tego brakuje Rosjanom. I poza tym przy 600 ofiarach, no też byłyby jakieś ślady, to byłoby pewno bardzo po prostu widoczne, łatwe do udowodnienia. Niemożliwe wręcz do ukrycia, dokładnie. Jeszcze panie Jakubie, chciałam dopytać o wasze plany na najbliższe godziny, najbliższe dni. Tak, jeżeli chodzi właśnie o nasze plany, to jest tutaj grupy, którą zorganizowałem, wolontariuszy na miejscu. Jeden Polak i Ukraińcy. Obecnie otrzymujemy dużą liczbę zamówień, próśb o ewakuację z Bachmutu i okolic. Problem zaczyna się wtedy, kiedy te zamówienia pochodzą ze wschodniej części miasta, po drugiej stronie rzeki. Tam już mamy do czynienia z szarą strefą. Szarą strefą, czyli miejscem, gdzie tak naprawdę wszędzie można spotkać Rosjan. I właśnie z tych rejonów otrzymujemy te prośby. Ludzie często zwlekają do samego końca, co bardzo często powtarzam, z tymi prośbami o pomoc, kiedy właściwie wojna już puka do ich drzwi. Niemalże dosłownie, bo w tym momencie istnieje duże ryzyko, że ci Rosjanie po prostu chcąc się ukryć, czy chcąc po prostu coś zszabrować, mogą po prostu nieszczęśliwie trafić do danego domostwa. Ci ludzie są tego świadomi. Są świadomi tego, że te walki będą trwały jeszcze długie tygodnie, miesiące, więc chcąc to przetrwać, po prostu proszą o pomoc. A więc tym samym będziemy próbowali, ja będę próbował przedostać się właśnie na wschodnią część, do wschodniej części miasta po to, żeby tych ludzi ze sobą zabierać. I najpewniej, tak przewiduję, w najbliższych tygodniach takich próśb będzie jeszcze więcej. Podobnie myślę z Siewierska, gdzie wczoraj byliśmy. Bo po prostu ludzie widzą, zdają sobie sprawę, że ten front pierwszy raz od wielu miesięcy tak raptownie ruszył. To jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, czy faktycznie żadne zasady nie mają miejsca, jeżeli chodzi o takie spotkania wolontariuszy z rosyjskimi żołnierzami. Każde z takich spotkań może zakończyć się pojmaniem, zabraniem do niewoli, czy może słyszał pan o takich przypadkach, gdzie po prostu no, żołnierze rosyjscy puszczali wolno takiego wolontariusza, no, który nie jest stroną konfliktu, tylko po prostu niesie pomoc humanitarną? Jeżeli chodzi o puszczanie wolno, takich przypadków nie słyszałem. Wspomniała pani o przykładzie mojego przyjaciela, który został pojmany parę miesięcy temu, no ale tak, zgadza się, że on uciekł. Pamiętam też sytuację z Lisyczańska, gdzie jeszcze właściwie parę dni przed upadkiem miasta, kiedy już nie dało się właściwie do niego dojechać, kilkoro wolontariuszy bodaj ze Stanów Zjednoczonych przedostało się wtedy przez różne pola do miasta. Też zostali pojmani, informacja dotarła do rodziny jednego z nich, jako że Rosjanie po prostu pozwolili jednej z tych osób zadzwonić do domu. W tym przypadku też wspomnę, że część, marginalna część, ale jednak, co któryś się wolontariusz nosi ze sobą broń. Ja zawsze jestem tego przeciwnikiem, jako że uważam, że po prostu w tym momencie tego rodzaju kalkulacja nie ma sensu. Jeżeli trafi się na Rosjan, to po prostu jest się zdanym na
łaskę i niełaskę, więc w tym momencie po prostu jedyne, co pozostaje, to liczyć na to, że no właśnie, że zostanie się wymienionym na pewnym etapie. To jeszcze na zakończenie proszę powiedzieć, czego najbardziej potrzeba i w jaki sposób słuchacze Radia Wnet mogą wspomóc Państwa tam na miejscu. Tak, jest możliwość wspierania nas za pośrednictwem zrzutki i właśnie dotacji internetowych, więc w tym momencie też odsyłam na swojego Instagrama, tam można znaleźć więcej informacji. To jest Czarne Owce Kuby na Instagramie. I my także zachęcamy do odwiedzania tego profilu, tam też dużo, pojawia się bardzo dużo filmów, zdjęć, mogą Państwo obejrzeć, jak wygląda bardzo trudna codzienność osób, które mieszkają teraz, które zostały w swoich domach, a także wolontariuszy, którzy są na miejscu. Jakub Stasiak, korespondent wojenny, wolontariusz, bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Dziękuję pięknie, do usłyszenia.